Żeby wejść na naszą stronę, w wyszukiwarkę wpisujemy tytuł www.patyk13.jimdo.com. Przechodzimy na naszą stronę. Musimy się zalogować. W tym celu zjeżdżamy na dół i klikamy zaloguj. Hasłem jest po prostu patyk. Zaloguj. Po zalogowaniu widzimy, że mamy stronę główną. Na stronie głównej są informacje dotyczące całego programu i każda z klas ma swoją zakładkę. Nie klikamy na edytuj nawigacji, tylko wyszukujemy swoją klasę. Ja szukam klasa trzecia C. Jednym kliknięciem mam dodaj nowy element. Nowy element to będzie nagłówek. Nagłówek spotkanie pierwsze. Spotkanie pierwsze. Zapisujemy. Mamy już nagłówek. Do nagłówka możemy dodać tekst. Kiedy najedziemy na tytuł nagłówka, widzimy kosz na śmieci, to wtedy nagłówek możemy usunąć. Nas interesuje ten plusik, którym dodamy tekst. Dodajemy tekst. Tutaj piszemy, co robiliśmy na naszym spotkaniu pierwszym. I kiedy zapiszemy, to mamy ten tekst. Kiedy chcemy go edytować, bo wkradł nam się jakiś błąd, to znów, kiedy na niego najedziemy i klikniemy pyk, to nam się pojawi. I tu możemy sobie poprawić, co tam chcemy, dodać i ponownie zapisać. Czyli mamy już spotkanie pierwsze w nagłówku, tekst i dodamy sobie teraz zdjęcia. Plusikiem dodajemy zawsze kolejne elementy. Zrobiliśmy dużo zdjęć, więc klikniemy galeria zdjęć. Musimy przeszukać, skąd weźmiemy zdjęcia. Ja zdjęcia w tej chwili wezmę po prostu z dowolnego swojego folderka. Zaznaczam zdjęcia, które chcę dodać. Powiedzmy, że będzie ich 6. Otwórz. Zdjęcia mi się ładują. Po kliknięciu dodaj. Dodaję te zdjęcia. Po chwili zdjęcia będę miała na stronie. Mogę te zdjęcia zmniejszyć lub powiększyć. Na razie mi tutaj one odpowiadają. Tu jest plusik, minusik. Minusem się zmniejsza zdjęcia, plusikiem się dodaje. Czyli dodaje się wielkość. Zdjęcia mogą być małe, ponieważ po kliknięciu na każde zdjęcie, zdjęcie się otworzy ładnie w odrębnej karcie. Ja sobie zrobię, żeby one były w jednej linijce. Kiedy będę miała zdjęć więcej, mogę mieć w kilku linijkach. Zapisuję, każdą swoją opcję zapisuję. Teraz, kiedy się wyloguję, to zobaczymy, jak wygląda ta strona na mojej klasie. Spotkanie pierwsze, kiedy wejdę sobie na główną, no to mam informację o programie tak króciutko i jest link do strony. Klasa trzecia C, bo przed chwilą ją aktualizowałam, ma tytuł spotkanie pierwsze, ma tekst i ma zdjęcia. I teraz, kiedy kliknę na zdjęcie, zdjęcie się powiększy, ładnie będzie widoczne. Kliknę na zewnątrz, chowa mi się. Mogę z tego zrobić coś jeszcze. Na początek wystarczy, że będziemy dodawać zdjęcia. Krótki tekst, będzie to szybka praca. Powodzenia!